Serwis informacyjny Celina Gołębiowska. W 50. rocznicę powstania w getcie warszawskim, składając hołd wszystkim Żydom pomordowanym w czasie II wojny światowej, w imieniu samorządu miasta Chełma złożono wiązanki pod pomnikiem niepodległości oraz na cmentarzu żydowskim. Od 15 marca bieżącego roku funkcjonuje w Chełmie Zespół Zamiejscowy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Regionalne Izby Obrachunkowe powołane zostały do kontroli gospodarki finansowej gmin, związków międzygminnych i innych komunalnych osób prawnych. Do zadań Izb Obrachunkowych należy również nadzór nad działalnością komunalną, prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej w zakresie spraw budżetowych. Z dniem 14 kwietnia rozpoczęła się pierwsza kompleksowa kontrola gospodarki finansowej w gminie Ruda Huta. Rewizja potrwa do połowy maja bieżącego roku. W dniu 17 kwietnia bieżącego roku obradował walny zjazd delegatów regionu chełmskiego NSZZ Solidarność. Delegaci w trakcie obrad odwołali ze stanowiska przewodniczącego zarządu regionu Gerarda Łapińskiego oraz kilku członków zarządu. W końcu marca w rejonowych urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 14 tysięcy bezrobotnych, co stanowi 11,3% ludności czynnej zawodowo. Czternastego kwietnia w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Chełmie odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli generał Władimir Borodczuk, komendant Zarządu Spraw Wewnętrznych Obwodu Wołyńskiego w Łódzku oraz podinspektor Edward Mazurek, komendant Wojewódzkiej Policji w Chełmie. W spotkaniu udział wzięli komendanci wojewódzcy z Lublina i Zamościa. Na szerszą skalę prowadzona będzie wzajemna informacja dotycząca osób dopuszczających się przestępstw zarówno u nas, jak też po drugiej stronie granicy. Mamy nadzieję, że skutkiem podjętej współpracy będzie zmniejszenie się i tak już przerażającej liczby przestępstw, a tym samym wzrost poczucia bezpieczeństwa w naszym kraju. W nocy z 8 na 9 kwietnia nieznani sprawcy po wejściu do budynku PZMOT przy ulicy Strażackiej skradli z kasy pancernej kwotę około 12 milionów. 9 kwietnia w Chełmie trzy kobiety dokonały rozboju na osobie Wiktora K., po okaleczeniu którego żyletką skradły skórzaną kurtkę, spodnie i 650 tysięcy złotych. Policja szybko ustaliła sprawczynię napadu. Ze skradzionych rzeczy odzyskano tylko kurtkę. Na wniosek prokuratora bojowe panie zostały tymczasowo aresztowane. 17 kwietnia około godziny 4:30 na ulicy Połanieckiej został zaatakowany przez dwóch zamaskowanych mężczyzn Tadeusz M. Po obezwładnieniu gazem napastnicy wyrwali teczkę z zawartością 52 milionów złotych. W pościgu napadnięty mężczyzna zatrzymał jednego z napastników, mieszkańca Chełma. W trakcie podjętych przez policję działań został zatrzymany również drugi sprawca napadu. Dziękuję. Wiadomości kulturalne Katarzyna Kabelska. 15 kwietnia Miejski Ośrodek Kultury zorganizował występy Teatru Lalki i Aktora w Lublinie ze spektaklem Księga Dżungli według książki Kiplinga. Spektakle spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. W zielonej dżungli sionistych gór zapadła noc, a pełnia księżyca wywiodła z barłogów wilczy chór. O! Tym ojcem wilk! Matką wilczyca! Tym ojcem wilk! Jesteśmy jednej krwi, ty i ja. Śpijcie, śpijcie, dziadki moje, macie mleczko, mleczko słodkie, mamusie.
śpią? Śpią, ale to dzisiaj długo trwało. Dawno nie miały takiego apetytu. Chyba już ich nie potrafię nakarmić do syta. Jaka jasna noc dzisiaj! Czas udać się na polowanie. A iść w górę potoku, może coś dzisiaj przyniesiesz. Cicho! Ktoś się budzi przed wejściem! Szata! Powodzenia, wodzu wilku! Czyżby to był tabaki? Tak, to jestem ja, szakal tabaki. Wyjadacz resztek. A czego tu szukasz, tabaki? Przyszedłem życzyć powodzenia szlachetnym dziadkom, aby wyrosły im silne białe zęby, aby nigdy nie zapomniały o nieszczęśliwych, którzy cierpią głód. Miejski ośrodek kultury i działająca przy nim galeria bez drzwi, Muzeum Okręgowe w Chełmie oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Chełmie zorganizowały dwie wystawy niemieckiego artysty pochodzenia francuskiego Alaina Jadot. Pierwsza z nich, czynna w salach Muzeum Okręgowego przy ulicy Lubelskiej 55, nosząca nazwę Bibliomania, pokazuje sferę zainteresowań artysty, jaką jest książka-obiekt. Efekt działania twórcy przejawia się w ścisłym współdziałaniu stworzonego dzieła z jego nazwą-tytułem. Odnosi się do dwóch sfer percepcji, mianowicie warstwy plastycznej i warstwy brzmieniowej. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de peintre grec et de mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout lavés, qui me donnent un air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé ton jardin. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé mon rue, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Avec ma peau qui s'est usée au soleil de tous les étés, tous ceux qui portent des jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a su faire, sans que cela fait une histoire. Avec mon âme qui n'a plus sa moindre chance de salut, pour éviter le purgatoire. No nie, no zrobiłam straszne naprawdę, ja też. Nie przeszkadza mi. Mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang, rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Druga prezentacja zainstalowana jest w klubie Kwadrat Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Szymanowskiego 2. Składają się na nią dwa cykle. Pierwszy nazwany jest Textructions, drugi Maltreatment of Text. Oba pokazują, ogólnie mówiąc, działania artysty na tekstach, przetwarzanie warstwy plastycznej i treściowej przy pomocy klucza, jaki wyzwala twórcza inwencja autora. Zdaje się, że do Chełma zawitał prawdziwy jazz. W grudniu w naszym mieście gościł Zbigniew Namysłowski ze swoim kwartetem. Odbył się wówczas wspaniały, niezapomniany koncert. Teraz pokaz pięknego jazzu dał zgromadzonym 16 kwietnia w kawiarni Viola Tomasz Szukalski, saksofon, i Artur Dudkiewicz, instrumenty klawiszowe. A wszystko to za przyczyną prężnie działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury chełmskiego jazz klubu.
16 kwietnia w kaplicy świętego Mikołaja otwarto wystawę Grafika w kręgu Cerkwi Prawosławnej i Kościoła Greko-Katolickiego XVII i XVIII wieku, która czynna będzie do 30 maja. Szkoda Kultury zaprasza na eliminację mini-listy przebojów każdy poniedziałek o godzinie 16 w klubie Kwadrat. Przypominamy, wielka gala 30 maja w Teatrze Kumowa Dolina. Ośrodek Kultury zaprasza na recital Renaty Przemek, która odbędzie się 25 kwietnia w Wojewódzkim Domu Kultury i na koncert Wojciecha Młynarskiego w dniu 30 kwietnia również w Wojewódzkim Domu Kultury. Bilety można nabywać w MOK-u, ulica Szymanowskiego 2. W dniach od 1 do 3 maja w Chełmie odbędzie się blok imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych, szczegóły w następnym programie. W okresie świąt wielkanocnych przebywa w rodzinnym mieście Chełmie wicemistrz świata w tenisie stołowym Piotr Szafranek. Korzystając z tej okazji, zaprosiliśmy go do naszego studia. Moja przygoda z tenisem stołowym rozpoczęła się na wakacjach, kiedy byłem w drugiej klasie szkoły podstawowej nad Jeziorem Białym. Przebywała tam grupa zawodników z Włodawy, a także kierownikiem ośrodka był Władysław Gacki, który interesował się wtedy tenisem stołowym. Zawsze marzyłem o grze w tenisa ziemnego, ale akurat w ośrodku PKS nie było kortu do tenisa ziemnego, a był akurat stół ping-pongowy. No i mogę powiedzieć, że tak rozpoczęła się moja kariera. Po wakacjach zostałem przyjęty do klubu KS Ogniwo Chełm, gdzie rozpocząłem swoje pierwsze starty i przygotowania do poważnych zawodów.
Moimi trenerami na początku byli pan Gacki, a później pan Marian Malec. Jednak za swojego największego, najlepszego trenera uważam swojego ojca, który pokierował moją karierą, jeździł na wszystkie zawody ze mną, zajmował się moim treningiem i uważam, że największe zasługi, jakie osiągnąłem, zawdzięczam swojemu ojcu. Będąc w hełmie, startowałem w wielu turniejach. Największe sukcesy, jakie osiągnąłem w ogniwie, to dwukrotne Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, a także wygranie turnieju ogólnopolskiego o Mistrzostwo Przeglądu Sportowego. To były wtedy Mistrzostwa Szkół Podstawowych. Po skończeniu szkoły podstawowej wraz z rodzicami stwierdziłem, że treningi w hełmie powoli nie mają sensu, poziom był zbyt niski i mimo, że mama miała pewne sprzeciwy, bo zawsze mama pragnęła, żebym poszedł na medycynę i był naukowcem, stwierdziliśmy, że muszę zmienić klub. Wybór padł na Gdańsk. Uważam, że chyba wybór był optymalny. Wiadomo, klub AZS AWF Gdańsk jest z tradycjami. Z tego klubu wywodzą się Andrzej Gruba, Leszek Kucharski i wielu znakomitych zawodników. No i ja spróbowałem swoich sił w AZS-ie. Na początku było trudno, wiadomo, walczyłem o miejsce w drużynie. Zawodników było bardzo, bardzo wielu, ale trenowałem bardzo ciężko i robiłem wszystko, aby moje wyniki szły w górę. Po pierwszym roku zacząłem odnosić a także w kraju, a także wśród juniorów na arenie międzynarodowej. W drugiej klasie ogólniaka zdobyłem swój jeden z większych sukcesów swoich wraz z Anią Januszyk na Mistrzostwach Europy w Hollabrunn w Austrii. Zdobyłem Mistrzostwo Europy w Mixta, a także brązowy medal w drużynie. Wówczas moja kariera zaczęła przebiegać trochę inaczej, już bardziej profesjonalnie. Za rok zdobyłem swój największy sukces w kategorii indywidualnej we Włoszech, w miejscowości Messina. Odbywał się tam turniej top 12, czyli spotkała się najlepsza czołowa dwunastka juniorów z całej Europy. Turniej ten wygrałem, ponosząc dwie porażki. Po sukcesie we Włoszech dostałem kilka kuszących ofert nawet z klubów zagranicznych, a także podpisałem kontrakt z najbardziej liczącą się firmą w tej chwili stołowym, firmą Butterfly. Od tego momentu mogę powiedzieć, że przestałem dokładać do tej dyscypliny sportu. Panie, zakończyły się rozgrywki krajowe i przygotowuję się teraz do najważniejszej imprezy sezonu, Mistrzostw Świata, które odbędą się w Göteborgu w maju. Korzystając z okazji, na zakończenie chciałbym pozdrowić wszystkich sympatyków tenisa stołowego, a także zachęcić do uprawiania tej pięknej dyscypliny sportu. Die Pokale für die Europameisterschaft werden überreicht durch Herrn Dr. Rudolf Neumann, Präsident des österreichischen Tischtennisverbandes. Der Cup for the European Champions will be presented by Dr. Rudolf Neumann, President of the Austrian Table Tennis Association. Erster Platz und Europameister 1990. First and European Champions 1990. Zweiter Platz und Vize-Europameister, Runner-up, Varga Tor, Ungarn. Gemeinsame Dritte, the joint third
Napi Oczowski, starsza Szabulę, Gorę, starsza Szabulę. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na następny program.